Mam wrażenie, że ktoś z tyłu dotyka mojego ramienia, choć doskonale wiem, że nikt mnie nie dotyka. I słyszę głos. Joanno, bądź dobrym i grzecznym dzieckiem. Często chodź do kościoła. To wszystko, jeśli chodzi o pierwszy raz. W domu nic nie powiedziałam. A potem... Potem było drugi raz, na Anioł Pański, w południe. Babca nadchodzi, do walki się zbroi. Pod Orleanem moc upadnie wroga. Pełna już miara, czas już żniwa bliski. Dziewica z sierpem na polu się zjawi i dumem jego położy pokosem. Sławę, co teraz gdzieś nad gwiazdy wznosi, wrzuci w kurz ziemi i nogami zdepce. Tym razem go widziałam. Kogo? Nobliwego pana w dobrze uprasowanej sukni z dwoma bielutkimi skrzydłami. Tego dnia nie powiedział mi, jak się nazywa, ale potem dowiedziałam się, że był to jego dostojność święty Michał. Nie, czy naprawdę musimy pozwalać na powtarzanie tych głupstw? Absolutnie trzeba, wasza dostojność. Joanno! Joanno! Przyjdź z pomocą królowi Francji, a zwrócisz mu jego królestwo. Ależ, panie, przecież ja jestem tylko biedną dziewczyną. Nie umiem jeździć konno, ani dowodzić wojskiem. Pójdziesz do jego dostojności Bodrikuta, kapitana Wokule. On da ci męskie ubranie i każe cię zaprowadzić do delfina. Święta Katarzyna i święta Małgorzata będą ci pomagały. Litości, panie. Królestwo Francji to dla mnie za dużo. Wystarczy mi odpowiedzialność za owce. No właśnie. Litości nie mam. On sobie już poszedł, a ja zostałam z Francją na karku. Nie mówiąc już o pracy w gospodarstwie i ojcu, który mi nie pobłażał. Widzicie, co się z tą dziewuchą dzieje? A mamusia? Że nie jestem w stanie łaski. Niech Bóg zechce, abym w nim była. Jeżeli jestem, oby Bóg mnie w nim utrzymał. No to wszystko jest niewątpliwie bardzo ciekawe, choć gubię się w tym trochę, podobnie jak ta dziewczyna. Ale jeżeli w tym tempie pójdziemy dalej, nigdy nie dobiegniemy do końca procesu. I nigdy jej nie spalimy. Ale nie będę ukrywał, że darzę tę dziewczynę sympatią. Z tym jej sposobem zamykania wszystkim dziobów. I znajduję, że świetnie dosiada konia. Co u kobiet jest rzadkie. Niech więc opowie te swoje krótkie życie, byle szybko. Minie 10 lat, wszyscy o niej zapomną. Oby Bóg tak zechciał, wasza dostojność. Na czym to skończyliśmy? U tatusia. Co ty? Ja nie wiedziałam, że jest tak późno. Straciłam rachubę czasu. O! Ty straciłaś rachubę czasu, mała szelmo! A może ty, broń Boże, co innego straciłaś i nie śmiesz się przyznać? Kiedy przyszedłem, z kimś rozmawiałaś. Nie wiem, gdzie się ten łobuz schował, ale... Złapię łajdaka. Z kim rozmawiałaś? Mów! Albo zbinie cię na kwaśne jabłko. Ze świętym Michałem. Ja cię nauczę zbić za tego ojca. Ale nic złego nie zrobiłam. Naprawdę rozmawiałam ze świętym Michałem. Kiedy wrócisz do domu z wydętym brzuchem, zniesławiwszy imię twego ojca. Kiedy matka umrze z rozpaczy, to może Duch Święty będzie sprawcą złego. Już od dłuższego czasu przychodzą do mnie z poleceniami. Wtedy, kiedy się modlę, ukazuje mi się święty Michał, święta Małgorzata, święta Katarzyna. I wszyscy troje mówią to samo, że to dłużej czekać nie może.
Co nie może dłużej czekać, idiotko? Co masz zrobić? Mówią mi, żebym ocaliła Królestwo Francji. A, ty jesteś może bardziej przebiegła od zawodowych dowódców, co? Tak. Tak, mój ojcze. Tak, mój ojcze. Jesteś wariatka. Co ty więc możesz, wariatko? To, co mi mówią moje głosy. Poprosić pana Baudricourta o zbrojną eskortę. I kiedy będę miała eskortę, pójść aż do Delfina, do Chinon. Powiedzieć mu, że jest prawdziwym królem i na czele jego żołnierzy wyzwolić Orlean. A potem sprawić, by w Reims namaścił go świętymi olejami jego dostojność arcybiskup i wyrzucić Anglików za morze. A potem stanie się, jak Bóg zechce. Ocalić Francję! A kto będzie pasł moje krowy? Myślisz, że ja cię po to wychowałem, żebyś łajdaczyła się z żołnierzami? Masz! Ja cię nauczę ocalać Francję! Ojcze, przestań! Nieprzyjemna rzecz, taka mała.